Tańcu z Gwiazdami pierwszy raz będzie para, która będzie męsko-męska, więc zapytam cię, Jacku, jak wyglądały negocjacje, jak doszło do tego, że Polska w końcu staje się gotowa na to? Wiesz co, negocjacji jako takich nie było, to jakby propozycja od razu wyszła z Polsatu i z produkcji, czy nie chciałbym zatańczyć z mężczyzną, więc to w zasadzie było od początku od nich, odgórna propozycja. Wiesz co, negocjacji jako takich nie było, w zasadzie co mogę ci powiedzieć. Wiesz co, a jeżeli chodzi o Polskę, wiesz co, no wydaje mi się, że przede wszystkim, czy Polska jest gotowa, no będzie, jakby to były takie pytania, pojawiały się przy Prince Charming i okazało się, że Polska jednak jest gotowa, więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia, nie wiem, pokazania albo nastawienia, ale budujące jest to, że kolejna duża stacja jakby robi ten krok w tym kierunku, aby jednak Polaków, nie wiem, przygotować i w jakiś sposób zmienić ich nastawienie, co jest ogromnie budujące i wydaje mi się, że to jest taki początek zmian, które mam nadzieję jakby już wejdą w normalne życie. Wiemy, że Małgosia Rozenek negocjowała swoje stawki. Jak to u ciebie wyglądało? Ja nie rozmawiam o pieniądzach. Dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach. Ale rozumiem, że to nie było tak, że Polsat powiedział pewną kwotę i ty się od razu zgodziłeś, tak? Pomidor. No dobrze, czy w takim razie nie będziesz zazdrosny, że twój partner będzie tańczył z innym mężczyzną? Nie, to znaczy się to pytanie teraz bardzo często pada, no bo jednak no jest to drugi mężczyzna i będą spędzać ze sobą bardzo dużo czasu, ale jednak przez ten cały rok, no bo już jesteśmy rok razem, przed chwilą mieliśmy rocznicę, zbudowaliśmy na tyle trwały i stabilny związek i na tyle ja Jackowi ufam, że no nie widzę w tym problemu, tym bardziej, że jest to przygoda życia, więc trzeba z niej skorzystać. Czy już przygotowujesz się do tej przygody życia? Nie, jeszcze nie, jeszcze mam chwilę wolności. Spokoju. Cześć, to Michał Szczygieł. Zapraszam was do obserwowania kanału Przeambitni, komentowania. Do zobaczenia.